Doświadczenie losowe polega na rzucie dwiema symetrycznymi monetami i sześcienną kostką do gry. My musimy obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wynikiem rzutu są dwa orły i sześć oczek na kostce. Możemy sobie zatem symbolicznie rozrysować nasze wydarzenie jako trzy oddzielne rzuty. W pierwszym rzucie rzucamy pierwszą monetą i chcemy, żeby wypadł nam orzeł. Mamy dwie możliwości, orła bądź reszkę, czyli szansa na to, że wypadnie nam orzeł jest równa 50%, czyli pisząc w ułamku, jedna, druga. No i lecimy dalej. W drugim rzucie znowu rzucamy monetą. Znowu mamy dwa możliwe wyniki, orła lub reszkę. Chcemy, żeby wypadł nam orzeł, i tutaj znowu szansę mamy jedna, druga. I teraz rzucamy trzeci raz. Rzucamy kostką do gry. Chcemy, żeby wypadło nam tutaj 6 oczek. Tylko ten wynik nas interesuje, kostka ma 6 ścianek, 6 różnych wyników, czyli szansa na to, że tutaj wyrzucimy 6 oczek jest równa 1 szósta, czyli łącznie, że zajdzie i to zdarzenie, i to i to, czyli w każdym rzucie otrzymamy to co chcemy, jest równa 1 druga razy 1 druga razy 1 szósta to się równa 1 dwudziesta czwarta. No i tyle wynosi szukane prawdopodobieństwo, czyli poprawna jest odpowiedź B.